Żeby podjąć współpracę z tymi darami, zawsze trzeba zrezygnować z czegoś dla siebie. Przede wszystkim wyzbyć się własnego egoizmu i zapragnąć żyć dla Jezusa. Świat tego nie ułatwia. Świat dzisiaj mówi młodemu człowiekowi, że im więcej będzie miał, im więcej osiągnie, tym będzie miał lepsze i szczęśliwsze życie. Ale ci święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, których przywołaliśmy podczas rozważania darów Ducha Świętego, pokazują, że wcale nie trzeba dużo mieć, żeby rzeczywiście być, nie być tu czy tam, ale być dla drugiego człowieka i być dla Boga. I być też dla siebie, być świadkiem Chrystusa, bo do tego uzdalniają nas dary Ducha Świętego.